Panie profesorze, dzień dobry. Ja bardzo przepraszam. Dzień dobry. Jest problem, bo mam bliskiego człowieka, który potwornie się boi, ponieważ miał już robione bypassy i czeka go niestety druga operacja. Podobno jest jakaś metoda bezpieczniejsza czy mądrzejsza, bo ponieważ wszyscy się boją, że drugi raz cięcie to jest rzecz okropna i okrutna dla organizmu. To dobrze znajomy zapytał, dlatego że faktycznie w ostatnim czasie w kardiologii dla pacjentów, którzy już mieli rozcinaną klatkę piersiową, ponowny zabieg jest niezwykle ryzykowny. Aha. Dlatego warto zamiast kolejnych bypassów mieć już tą nową metodą, którą przez dziurkę od klucza można dojść do serca. Jak ona się nazywa? Ona nazywa się TAVI. TAVI. Co jest skrótem od, tłumacząc na polski, przedstępnikowej implantacji zastawki aortalnej. To Pani Emilio, zapraszamy do środka. Wszystko spróbujemy wyjaśnić w szczegółach, żeby Pani mogła przekazać swoim znajomym, co dalej ma robić. Emilia Krakowska, wybitna aktorka teatralna i telewizyjna, zgodziła się wziąć udział w kampanii informacyjnej promującej zabiegi TAVI. Zaproponowane hasło i tytuł kampanii Stawka to życie, zastawka to życie podkreśla wartość zdrowia i jego istotę w zdrowym, codziennym funkcjonowaniu. Wyraźnie też akcentuje rolę zastawki w ratowaniu życia osób o zbyt dużym ryzyku operacyjnym. Trud naprawdę panowie podjęli, żeby edukować i mówić. Widzimy, że zrozumienie zagadnienia jest najważniejsze, żeby przedstawić w sposób komunikatywny, bo przecież mamy ogromny lęk. TAVI, czyli Transcatheter Aortic Valve Implantation, co po polsku oznacza przestępnikowe wszczepienie zastawki aortalnej, jest zabiegiem względnie nowym. Pierwszy został wykonany w 2002 roku i jest przeznaczony dla starszych pacjentów z ciasnym objawowym zwężeniem zastawki aortalnej, którzy z uwagi głównie na wiek i choroby współistniejące nie są dobrymi kandydatami, czy też są pacjentami wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka dla klasycznej operacji wymiany zastawki aortalnej metodą kardiochirurgiczną. Metoda jest coraz bardziej dopracowana. Jeżeli patrzymy na ostatnie 10 lat, to zwiększyła się skuteczność tych zabiegów, zwiększyła się precyzja implantacji zastawki. Zabiegi są z coraz mniejszego dostępu, co oznacza, że cewniki dostarczające są coraz węższe, więc traumatyzacja naczyń, tkanek jest coraz mniejsza. Mieliśmy pewne problemy na początku z nieszczelnością tych zastawek, z tak zwaną niedomykalnością aortalną. Ona też jest coraz rzadziej widziana, także tu nie ma jakichś już w tej chwili wielkich problemów, raczej stałe doskonalenie techniki i technologii zastawek powoduje, że ona z roku na rok staje się coraz skuteczniejsza i coraz lepsza. Tych zabiegów w tej chwili na świecie robi się bardzo dużo, bo okazało się, że ta właśnie grupa chorych, którzy są dyskwalifikowani od klasycznej operacji kardiochirurgicznej, jest duża i do tej pory właściwie można powiedzieć, że nie było dla nich żadnego ratunku, dlatego że ciasne zwężenie zastawki aortalnej jest chorobą prowadzącą w szybkim tempie do zgonu. Mniej więcej po 2 do 5 lat od rozpoznania umiera połowa chorych. W związku z tym jest to dla tych chorych zabieg nie tylko poprawiający ich zdrowie i dający możliwości powrotu do normalnej aktywności fizycznej, ale również jest zabiegiem ratującym życie. Metoda TAVI może stanowić alternatywę także dla pacjentów umiarkowanego ryzyka chirurgicznego. Należy jednak pamiętać, że kwalifikacja każdego pacjenta do zabiegu musi się odbywać w oparciu o opinię zespołu sercowego, tzw. Heart Team, w którego skład wchodzi m.in. kardiochirurg, kardiolog inwazyjny i kardiolog kliniczny.
Pan Jan skończył 74 lata. Zdiagnozowano u pacjenta zaawansowaną stenozę zastawki aortalnej. Jego stan zdrowia nie kwalifikował go do klasycznej operacji kardiochirurgicznej. Panie Janie, minęło od Pana operacji 2,5 roku. Proszę mi powiedzieć, czy Pan bardzo się bał? Pierwsze wrażenie było straszne. Tak. Jak się dowiedziałem, że trzeba następną operację robić. Bo ja już byłem po zawale. Po zawale i miał Pan bypassy. I miałem bypassy. I wychodziło, byłem po bypassach, było najgorzej. I później... Podobno nie mógł Pan już chodzić po schodach. Już w ogóle po schodach. Niemożliwe było chodzenie. Nieduże zniesienia nawet. O matko. To już właśnie było bóle zamostkowe. Aha. I tego, i brak powietrza. I dopiero kardiolog, tak, po zrobieniu koronografii, tak, wyznaczył, że jest zarośnięta zastawka. Aha. Wymaga operacji. No ale Pan nie mógł mieć operacji, bo już była jedna. Już była jedna. I dlatego robione było tym tą nową sposobem, tak, TAVI. TAVI? Aha. I Pan jest po TAVI w tej chwili, 2,5 roku? 2,5 roku i czuję się dobrze. Panie Janie, bardzo Pana proszę, niech Pan wstanie. Niech Pan pokaże, że Pan jest wspaniałym, cudownym. Musimy jeszcze podziękować żonie, wie Pan? Codziennie robimy spacery z żoną. Około 8 kilometrów. 8 kilometrów! Człowiek, tak, który nie mógł wejść na drugie piętro. W Polsce w 2013 roku było mniej więcej 12-13 tysięcy chorych, którzy mieli ciasne zwężenie zastawki aortalnej i byli zdyskwalifikowani od klasycznej operacji kardiochirurgicznej. A z drugiej strony trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ta populacja dynamicznie przyrasta. Mniej więcej co roku jest 1200 nowych chorych. W związku z tym my powinniśmy robić co najmniej 1200 zabiegów rocznie, ale żeby zmniejszyć liczbę chorych oczekujących i tym samym uratować ich od zgonu, to powinniśmy robić mniej więcej 50 zabiegów na milion mieszkańców, czyli około 2000 rocznie. Aby metoda stała się standardem postępowania zamiast postępowania kardiochirurgicznego, muszą się wydarzyć trzy rzeczy, trzy kierunki. Jeden kierunek to zwiększenie finansowania i zwiększenie liczby zabiegów. Mamy wzrastającą liczbę zabiegów, wiemy, że w stosunku do średniej europejskiej jeszcze powiedzmy mamy ich dwa razy za mało. Drugi kierunek to muszą się dalej toczyć badania kliniczne, naukowe, które udowodnią, że metoda, żeby się stała całkowitym standardem, to znaczy, że będzie nie tylko dla chorych starszych, dla grup wysokiego ryzyka, średniego ryzyka, ale będzie dla każdego pacjenta ze zwężeniem zastawki aortalnej i wtedy możemy mówić o standardowej metodzie. I trzeci kierunek to te zastawki są dosyć młode. Metoda została wprowadzona dopiero kilkanaście lat temu, więc trwałość zastawek nie jest do końca znana. Dlatego raczej kierujemy się do chorych starszych, ponieważ wiemy, że ta zastawka może 10-15 lat świetnie funkcjonować, ale żeby na przykład wszczepić ją z perspektywą funkcjonowania 20-30 lat, tego nie wiemy. Musimy więcej jeszcze badań naukowych poznać na temat trwałości tych zastawek. Kampania Stawka to życie, zastawka to życie ma na celu promocję zarówno wśród pacjentów i lekarzy innowacyjnego rozwiązania w medycynie, jakim jest implantacja zastawki aortalnej za pomocą cewnika. Służy przybliżeniu możliwości, jakie daje ten zabieg wśród osób, które nie kwalifikują się do chirurgicznego zabiegu. Dla tych pacjentów jedyną szansą jest zabieg TAVI. Teraz już jestem spokojna i resztę muszą przekonać wielcy, wspaniali lekarze, którzy uratują mojego znajomego i wielu, wielu innych już uratowali. Tych, którzy nie mogli mieć następnej operacji na serce, żadnych bypassów.
tylko nową, wspaniałą metodę.